I znowu się pojawiliśmy. I jedziemy dalej. Główne ulice, czyli pętle z przystankami w pobliżu głównych centrów handlowych i szkół. Cel: zebranie 1000 monet. Jedziemy. A teraz weź i rusz. Ta gra ma właśnie coś takiego w sobie. O, dobra, udało się.
No i pierwszy raz dostałem karę za zbyt wczesny odjazd z przystanku, czyli minuta wcześniej jest ok, albo troszeczkę mniej jak minuta, ale nie, tam chyba było 2 minuty, czy nawet 3. Także na to trzeba pamiętać. No i czekamy. Już na pewno nikt nie przyjdzie, no ale jeśli ruszę, no to będzie nieciekawie. Bo dostanę znowu minus 50, a muszę zebrać 1000 monet. Dobra, już jest 5 po. Także jeszcze jest minuta i będę mógł ruszyć. To dostanę mandat, to znaczy ten karę, czy nie? Nie, czyli minuta albo mniej, to jest w porządku.
Siema Pikachu, jak tam po konwoju było? Znaczy jak tam na konwoju było, w ten sposób może? Podobało się? No to się cieszę w takim razie. Zainstalowałeś sobie Trackers MP? Wróć, co ja mówię. Zainstalowałeś sobie Tracksbook? Poradziłeś sobie? No i super, no to ja teraz ci życzę. Życzę ci, żebyś nie zyskał wyścigu. Jak najdłużej sobie jeździł w rzeczywistych. Jeszcze nie, ale jutro mam na 13 do szkoły, więc jutro zdążę. Okej, słuchaj, w razie jeśli będziesz miał problemy, to daj znać jutro po pracy, w godzinach wieczornych. Możemy się spotkać, jakoś tam omówić i ci pomogę skonfigurować wszystko. W razie będziesz też chciał Trackiego, czyli ten program, który ja mam tutaj zawsze z lewej strony ekranu, który pokazuje mi różne szczegóły, to też daj znać. Dobra.
No i fajnie. Tam jeszcze wspominałem, nie wiem czy słyszałeś, na temat Trakiego, jeśli będziesz miał ochotę zainstalować sobie taki program, ten co ja mam po lewej stronie wyświetlony, co pokazuje różne szczegóły i informacje, to też daj znać. To najwyżej też z nim też ci pomogę. No, u mnie wiesz, wszystko w porządku. Odpocząłem sobie trochę, jak tak z rana się przejechaliśmy. Poleżałem, coś tam na YouTubie sobie poglądałem. No i tak pod wieczór właśnie tuż przed konwojem sobie pomyślałem, a sobie pojeżdżę, ale na początku odpaliłem sobie Dirt Rally, lecz to jednak nie są już moje klimaty, kiedyś tam wymiatałem. Ale na obecną chwilę tam możesz sobie pół godziny powtórkę zobaczyć. No była jedna wielka tragedia. Dlatego zrezygnowałem z tego i odpaliłem coś, w czym jestem dobry, czyli takie powolne symulatory. I w tym jednak czuję się najlepiej i najlepiej przy tym odpoczywam. I tak się właśnie zastanawiam, żeby może w tym tygodniu kupić sobie jeszcze jeden symulator autobusów. Tak dla odmiany pojeździć w jakimś innym nowym. Tyle jeśli chodzi o mnie.
Tak ciągnę te autobusy już od ilu? Od 1,5 godziny. Zmieniłem branżę z trackerki na autobusy miejskie. A tam na konwoju dużo się działo? Śmiesznie było? Czy było drętwo? Nikt się nie odzywał? Jakieś kolizje, wypadki? O, Vedis, siema. Było ok. No to jak było ok, to było spoko. No to śmiesznie i lagi, czyli norma. A na którym serwerze jechaliście? Na dwójce. Ja to jutro na 11 do szkoły, to dzisiaj siedzę. Dwa. A to dla odmiany na Sim 2 było mało ludzi. Przeważnie na Sim 1 ostatnio mało ludzi bywa. To zazdroszczę ci. Ja w sumie też na 10 do roboty, ale już o 9 wyjazd, a o 8 połudka. W sumie jak byliście na Sim 2, to Sim 2 jest w porządku, jeśli chodzi o pingi. Jedyne problemy, jakie z pingiem, znaczy z lagami mogą mieć, to pojedynczy użytkownicy. Jak wchodziłem, było ponad 2000 osób. O, to faktycznie. Busiasz, siema orzeł, dawno cię nie widziałem. Kolorowych nie wpuszczaj do autobusu. A czemu mam kolorowych nie wpuszczać do autobusu? U mnie wszyscy są mile widziani. Ten autobus to jest taki nowoczesny, ale wygląda na stary. Nie, jedyne w nim nowoczesne to jest ten ekran. Nic więcej. Nawet silnik ma tutaj pod tą kołdrą. Coś jak te stare ogórki, które jeździły po Polsce w latach 80. i 90. ubiegłego stulecia.
A tu też działa obracanie głową widoku? Niestety nie. Niestety nie i muszę wszystko robić myszką. To nie jest zbyt wygodne. Ale za to ma opcję na VR-a. I tego nie rozumiem. Opcję na VR-a ma, ale... I to jeszcze z taką grafiką, to ja nie wiem, to... Oczy będą bolały jak cholera. Na VR-a ma opcję, ale na Trackera już nie. Zastanawiam się nad zrobieniem prawa jazdy. Myślisz, że warto pograć na kierownicy w gierki typu kurs i tak podobnie? Nie. Uważam, że nie. Jeżdżąc samemu, nie mając wiedzy, no, wyuczysz sobie tylko jakieś złe nawyki. I to utrudni tobie później zdanie prawa jazdy. Dla relaksu jak najbardziej, ale żeby tak na poważnie uczyć się, nie. Jeśli chcesz się uczyć na gierkach tego typu, symulatorach, typu nauka jazdy i tak dalej, można, ale tylko i wyłącznie z osobą, która ma już prawo jazdy i chce cię na poważnie nauczyć tego. Bo samemu nie polecam. A wręcz odradzam. Jest coś takiego jak Car Driving Simulation, ale no mówię, najlepiej jechać z kimś obok, kto się zna na tym. Bo jak samemu będziesz jeździł, to gra może ci podpowie dobrze, ale sam możesz nie zrozumieć czegoś, zinterpretujesz to źle i później na już docelowej nauce jazdy bądź na egzaminie możesz popełnić błąd. Bo będziesz miał już w głowie coś tam zakodowane. Także najlepszym rozwiązaniem jest pójść na kurs, tam wszystkiego się dowiedzieć, nauczyć. Czego nie wiesz, to dopytać. A ta opcja, przywołam, że robił... Teraz... A to ojca przywołam, żeby robił za nauczyciela. Pewnie, że tak. I to jest bardzo dobre rozwiązanie. Bo ten Car Driving Simulation nawet ma plac manewrowy. Zanim wyjedziesz na ulicę, tam normalnie prawo jazdy zdajesz, w sensie wiesz, na torze. Znaczy na tym torze, co ja mówię, na placu manewrowym. No i dobrze, żeby coś tam ci podpowiedział w razie coś. Oczywiście nie oddaje kamera tak dobrze tych całych wizualiów i nie można dobrze wyczuć perspektywy. Dlatego to też tak do końca cię nie nauczy, ale wiedzę już jakoś zdobędziesz, jeśli będziesz miał obok siebie innego kierowcę. Bo oglądałem samochody używane, to nawet za 2 są fajne. Pytanie tylko w jakim stanie. Za 2000? Jako pierwszy samochód jak najbardziej. Ale uważaj, żebyś nie kupił jakiegoś naprawdę szrota, bo za 2000 to już są szroty. I ciężko jest upolować coś naprawdę porządnego, więc żebyś nie wtopił. Bo kupisz za 2000, pojedziesz miesiąc i później już tylko i wyłącznie będą warsztaty. Ja bym proponował uzbierać delikatnie więcej. I, albo poprosić rodziców, jeśli są w stanie. I tak z tą piątkę wyrzucić. Bo wtedy już coś konkretniejszego się kupi. Chociaż na stacji paliwo prawie 6 zł widziałem. No niestety, mając samochód musisz się liczyć z kosztami. Pewnych rzeczy nie przeskoczysz. A paliwo też nie będzie taniało, tylko będzie szło w górę. To też musisz mieć na uwadze, jako młody kierowca, to bardzo duże koszty wejścia, bo biorąc tylko i wyłącznie na siebie ubezpieczenie, będziesz płacił duże pieniądze. To też musisz wziąć pod uwagę, że na ubezpieczenie roczne będziesz musiał przeznaczyć 1000 zł to najmniej. A czasami bo też zależy co kupisz, bo to zależy od marki samochodu, pojemności silnika, rodzaju wyposażenia. Także możesz nawet i 2,5 koła zapłacić za ubezpieczenie roczne samo OC. Mam, nie wiem,
Czy pamiętasz w Kruszcu, to może zawsze spieniężyć. Tak, ja pamiętam, że masz w Kruszcu jak najbardziej. Tylko pytanie, czy chcesz właśnie to spieniężyć i przeznaczyć wszystko na samochód? Dobra, w międzyczasie będziemy lecieć na pętlę. Długa trasa prowadząca przez centrum miasta. Duża liczba zakrętów i wąskie ulice. Podróżuje mnóstwo pasażerów, a ruch uliczny jest intensywny. Zebranie 2000 to jest nasz cel. Ciekawe, jakim pojazdem. Weźmy manualną w razie co. Pikachu, mam pytanie, ile muszę mieć lat na pilota? A wiesz co? Ja myślę, że chyba tutaj to nie wchodzi w grę ilość lat, tylko to, w jaki sposób podchodzisz do grania u nas w firmie. Jeśli dość poważnie do tego podchodzisz, bo jednak jako pilot to musisz być opanowany i poważnie do tego wszystkiego podchodzić, bo tu nie wchodzi w grę tylko i wyłącznie to, jak ty jedziesz, ale musisz pokierować kilkoma osobami bądź dziesiątkami osób. I musisz też panować nad sobą samym, żeby odpowiednio zareagować na sytuacje, które wynikną w międzyczasie. Także myślę, że tutaj chyba Limek jest pilot serwis. Teraz zerknę. To byś musiał do Limka się odezwać i z Limkiem na ten temat zagadać. Już zerkam. Tak, szef pilotów. Do Limka napisz w tej sprawie. Limek może ciebie przeegzaminować też na pilota, póki co wewnętrznego w firmie. Że w razie, jeśli będziemy mieli konwój wewnętrzny, czyli tylko nasza firma będzie w nim uczestniczyć, to będziesz mógł być pilotem. Albo otwierającym, albo zamykającym, albo w środku stawki. Orzeł, pilot, jak gracie w ETS, to on nawiguje bez mapy, czy jak? Nie, pilot prowadzi konwój, zabezpiecza konwój. Blokuje ulicę, bo jeździmy na multiplayerze, gdzie są inni gracze z całego świata, więc nawet na serwerze może być około 3000 osób i w takich sytuacjach no, pilot zabezpiecza drogę, abyśmy mogli bezpiecznie przejechać. Powiadamia o wszelkich zagrożeniach, bo jedzie jako pierwszy. Pilot też jest końcowy, który informuje, w jakim stanie jest koniec stawki konwoju. Informuje, czy coś się dzieje na końcu, czy nie, czy przód musi zwolnić, bo tył odstaje, żeby to wszystko miało ręce i nogi. Jeśli coś się wydarzy, to też informuje przód, aby było można podjąć odpowiednie kroki. Co tam więcej? No, informuje też o tym, czy na przykład wjechał już na autostradę i można przyspieszyć, czy przejechał już przez bramki. No i takie tam różne pierdoły. Pikachu. W sensie, ja już wysłałem zgłoszenie. No i świetnie, w takim razie czekaj na rozpatrzenie. Wiem, że stworzyli pisemny egzamin, także prawdopodobnie też otrzymasz pisemny egzamin na pilota. Ja osobiście przeszedłem egzamin wewnętrzny tylko i wyłącznie, bo jakoś nie czuję się, żebym chciał prowadzić konwoje międzyfirmowe. Znaczy, wiem, że dałbym radę, ale jakoś, tak jak widzisz, dzisiaj nie stawiłem się, bo najzwyczajniej w świecie nie miałem chęci. Także też się zastanawiam, czy jakbym był już tym międzyfirmowym, czy miałbym chęci, aby się stawiać na każde jakby zgłoszenie. Ja tyle czasu nie posiadam, także zrezygnowałem z takiej opcji, ale wewnętrznie jak najbardziej kiedyś mógłbym. Także gratuluję. Widzę, że spodobało Ci się w firmie. Bardzo mnie to cieszy. Nie spojrzałem, o której wyjazd. Dwa po. Dobra, mogę ruszyć.
Pikachu, a jutro jakiś konwój? Z tego co wiem, w firmie nie ma żadnych konwojów, ale jeśli pytasz o mnie, no to ja konwojów jakby nie organizuję, ale co najwyżej luźne przejażdżki. I co do jutra? Jutro wieczorem myślę, że tak. Myślę 21, 22, gdzieś w tych godzinach. Pikachu, ja już muszę iść, papa. No szkoda, ale i tak dzięki, że przyszedłeś, chociaż nawet na chwilę. Dobrej nocy ci życzę. Do zobaczenia, mam nadzieję, jutro.
Ajajaj. Jaki pajac wyszedł, no, na ulicę, czy nawet nie rozejrzał. O, chyba autobus jest pełny. O, autobus jest pełny, nikt nie wchodzi.
Następny scenariusz już jest z głowy. Łapiemy kolejny. Była pętla, tak? Tak. Teraz ostatni na mieście się Puchow będzie. O, jeszcze takim trochę nie jeździłem. W mieście odbywa się konferencja nauczycieli. Prowadzisz autobus turystyczny, a twoim zadaniem jest odebranie uczestników. Przewiezienie do domu kultury. Zebranie 1500 monet. Taki przypuszczam, że już będzie miał automat, to pojedziemy sobie na automacie tym razem. Czyli manualnej. Tak. Wow, fajnie tu się jedzie. Tam mi się wtrynił chyba, albo ja jemu, nie wiem, czy tam. Dobra, nieistotne. W każdym razie jedziemy. Szkoła numer 1, 104. Ciśniemy. Bardzo fajnie, takim nie jechałem jeszcze. Jeśli ciśniemy 90, ociepanie 55, prędkość nie wpidmuchą. Powoli zacznę hamować, jak jestem sporo przed czasem. Tylko dwoje drzwi. Ale i tak muszę czekać. I później, i wcześniej mogę wyjechać za minutę i 10 sekund. Trzy pojazd będzie. Dostać kary żadnej. Jeszcze 15-10 sekund, więc już ruszamy. Zbyt wczesny odjazd. O proszę, czyli w tym przypadku nie mogę tak wcześnie odjeżdżać, okej. Okay. Punktualnie, dobra. Jest 10 po, szkoła numer 17.
ma co się śpieszyć, tak jestem przed czasem. Fajnie. Jak drugi raz? Tak, to dwa razy kolizja? Kolizja z obiektem? No ludzie państwo. Teraz czekamy do 11:10.
No i dobra, możemy ruszać nareszcie. Szkoła średnia 11:14. No ja pierniczę, no. Cholera, trudno tym autobusem się jeździ. Coś czuję, że będę musiał to jeszcze raz powtórzyć. Teraz nawigacja każe mi zawrócić. Żadne każe mi też jechać prosto. Pojedziemy prosto. Pojedziemy.
mi się chyba nie udało, bo mam 928, a teraz jadę do Domu Kultury i to będzie ostatni przystanek, na którym wszyscy będą wysiadać, także... Oj... Do powtórki. Zabrakło niewiele. Się nie udało. 928, 72, 2 monety, 72 monety. No niestety. Nie udało ci się zebrać wystarczającej ilości pieniędzy. Że pomyśl nie tego. Jeszcze raz.
To ile było trzeba zebrać? Tysiąc. Tysiąc pięćset trzeba? Siaka, kurde, to miałem jedno zderzenie. Ej, no moment. Tysiąc pięćset. Dobra. No to szkoda, że też nie jest napisane, które jest ukończone, a które nie. Dobra. W razie tej konferencji nauczycieli jeszcze wrócimy. A tymczasem żegnam się z wami i życzę dobrej nocy. Trzymajcie się. Cześć.